Cześć moi drodzy, to Paula, witajcie na Polach Książkowych. Przychodzę do Was z recenzją bardzo ciekawej książki, jaką jest Stary Człowiek i Morze. Ja wiem, że to może nie jest zbyt nowa lektura, ale marginesy wznowiły wydania, więc postanowiłam kupić, przeczytać, dlatego że konfrontację z tą książką miałam wcześniej, można by powiedzieć, żadną. Jedyne to, co to omawiałam ją na lekcjach języka polskiego, gdzie szczerze mówiąc nie czytałam tej książki w ogóle. Ale to wiecie, jak usłyszałam, że to jest walka tylko człowieka z rybą przez ileś tam dni, a do tego jeszcze, wiecie, te takie podśmiechujki ze Stary Człowiek i Morze, no to gdzieś tam, nie wiem, no byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tej książki przez cały czas, no i właśnie nowe wydanie Marginesy zachęciło mnie do przeczytania jej. I to jest bardzo cienka książka, ona ma nie wiem, chyba 100 stron. Ja szczerze nie mogłam się nadziwić, jak bardzo się w nią wkręciłam. To było na takiej zasadzie, że tak wiecie, tak krótko o fabule, o tym, o moich odczuciach, takich wiecie, emocjonalnych z tą książką. One po prostu były takie, że ja nie mogłam się doczekać, żeby czytać dalej, żeby się dowiedzieć, pomimo że wiedziałam, jak się skończy ta książka, ale byłam... Tak mnie porwała ta historia, pomimo tego, że była bardzo nudna, to, ale reklama, to po prostu bardzo chciałam ją czytać dalej, chciałam wiedzieć, co się stanie z Santiago, co on będzie myślał i w ogóle, bo właśnie naszym głównym bohaterem jest Santiago, czyli bardzo stary rybak, który gdzieś tam przez autora jest bardzo często nazywany starym. Mam duży problem w innych książkach z takimi określeniami, na przykład, nie wiem, u Agaty Christie jest mały belk, na określenie Herkulesa Poirota, oczywiście to bardzo źle wymawiam, a tutaj właśnie, że stary coś tam, w ogóle mi nie przeszkadzało, wręcz podkreślało, jakby to było jego imię, to tak brzmiało. Właśnie moje odczucia co do samego przebiegu tej fabuły są takie, Miałam na koniec i w trakcie jedno przemyślenie, takie grube, które cały czas się za mną ciągnęło, dosłownie z każdą stroną. Nie każdy może pisać książki, które wymagają jakiejkolwiek wiedzy. I dlatego ja na przykład nigdy się nie zabiorę za czytanie książki, bo jedyną książką, którą mogłabym napisać, wiecie, mogłabym napisać książkę w stylu romans, ale taką bardzo niewymagającą, taką, nie wiem... w stylu, że bym tylko musiała wiedzieć, jakie miasta się znajdują i co jest w którym mieście. Albo fantastykę. W fantastyce to mamy, każdy ma bardzo dużą dowolność, o ile ona właśnie nie jest taka, o ile jest całkowicie zmyślona, na przykład nie posiada elementów, stylów walki, czy nie wiem, jakichkolwiek z życia wziętych rzeczy, które wymagają praw fizyki i w ogóle takich, no... Ogarniacie, o co mi chodzi. Do czego ja dążę? Do tego, że trzeba mieć bardzo dużą wiedzę na temat tego, co się pisze. I tak samo właśnie tutaj Ernest Hemingway napisał książkę o rybaku. Tylko, że to nie jest książka, że wiecie, że koleś wziął wędkę i sobie poszedł. To jest książka bardzo szczegółowo opisująca każdy element, każdy, w ogóle nawet gdzie, na jakiej głębokości, która ryba jest, gdzie się która zapuszcza, która co je i jak wygląda cały proces łowienia, rybołówstwa i w ogóle. No ja byłam, dla mnie to jest totalne takie, wiecie, pisarzem nie można się tylko urodzić. Żeby pisać, trzeba mieć pojęcie o wielu, wielu rzeczach. Jeżeli ktoś napisze z głowy jakąś rzecz i w ogóle, no to ludzie będą się czepiać do niego, że jest, nie wiem, milion rzeczy absurdalnych w jego książce. Za to na przykład bardzo lubię Kena Folletta, bo on research robi genialny. Rebecca Kwang też zrobiła zarąbistą robotę, jeżeli chodzi o strategiczne jakieś... wiecie, o strategiczną wiedzę. W trylogii Licaniusa James Islington, pomimo tego, że to jest całkowita fantastyka, on rzeczy, które wiedział, że się nie zgrywają fizycznie, wytłumaczył, dlaczego tak nie jest, dlaczego na przykład fizyka nie działa w ten albo w inny sposób. On miał wszystko, on wiedział o tym, jak jest, na potrzeby książki to zmienił i wyjaśnił, dlaczego tak to zrobił. Więc trzeba mieć ogromną, ogromną wiedzę, żeby pisać książki i to właśnie mi się przewijało przez cały proces czytania tego. Więc jak już ustaliliśmy, że Ernest Hemingway jest zarąbistym pisarzem, zarąbiście wszystko ogarnia, no to właśnie sam Santiago, sama ta jego postać
fenomenalna. Ten facet naprawdę był jak wyjęty, jak żywy. I jego przemyślenia były naprawdę bardzo, bardzo takie mądre. To jak on się zachowywał w tej wodzie, to jak on... jego wszystkie, on niektóre myśli wypowiadał, niektóre miał tylko w głowie, ale po prostu jego ten tok rozumowania był tak prawdziwy, był tak szczery i taki ciężko mi to naprawdę opisać. Bardzo rzadko spotykam takie postacie jak właśnie Santiago i uważam, że to jest bardzo dobry powód, żeby zderzyć się z tą książką, żeby zobaczyć tego bohatera, żeby go poznać i też właśnie tego złote myśli nawet. Uważam, że większość z nich jest do tej pory aktualna. To opowiadanie, te 100 stron, to mam wrażenie, że to jest takie ogromnie literackie cudo, które w każdym najmniejszym stopniu jest znakomite. Audiobook po prostu uważam, że zabija tę książkę i uważam, że nie powinien powstać do tego audiobook, bo to jest 100 stron, naprawdę każdy może przeczytać 100 stron. To nie jest gruba książka, do którego, nie wiem, na przykład nie damy rady dalej jej czytać, więc potrzebujemy tego audiobooka. Tylko to jest 100 stron, naprawdę. I szczerze, gdybym tego słuchała w audiobooku, to też być może nie byłabym zainteresowana, ale że ja to czytałam tak w tekście, to naprawdę mega, bardzo, bardzo mi się podobało. Będę to podkreślać na każdym kroku chyba. Więc mój przekaz jest dosyć prosty. Ja bardzo, bardzo Was zachęcam do czytania tej książki. Część z Was może po prostu stwierdzić, że to nie jest książka dla Was, że już ją czytaliście i jej, nic w ogóle specjalnego. Ale właśnie spójrzcie na to trochę z trochę innej perspektywy. Wyczyśćcie sobie wszystko, co macie w głowie. Podejdźcie do tego jako nie do historii z fabułą, tylko właśnie jako do opowiadania, które ma na celu, wiecie, wyrazić coś więcej. Zauważcie te niuanse, właśnie jakieś te dialogi Santiago samego ze sobą, z tym chłopcem właśnie, bo tutaj jest też chłopiec, który z Santiago zawsze pływał, ale rodzice mu zabronili, bo właśnie nasz rybak żadnego skutku w swoim rybołówstwie nie miał. Miał tam chyba 80 parę dni przestoju, jeżeli chodzi o to, że ryby mu nie brały po prostu. No i tam rodzice zabronili mu pływać, bo no, chcieli, żeby jednak chłopak miał obycie z tymi rybami. I też właśnie ta relacja tego chłopca z Santiago, to wszystko takie same podejście starych ludzi do innych. Oczywiście nie mówię o wszystkich, bo wiadomo, są wyjątki. Może nawet większość to są wyjątki. Ale dajmy na to, wiecie, jak są rodzice, którzy się troszczą o swoje dzieci i są w stanie zrobić dla nich wiele, pomimo tego, że tam coś ich boli, coś tamtego i tak dalej, ale dla nich w danym momencie jest ważne, żeby dla dziecka było dobrze, nie dla ich samych, i właśnie w ten sposób trochę Santiago traktuje tego chłopca. I to też, jaki chłopiec ten ma do niego szacunek, jak się do niego odzywa i w ogóle, no ta książka na każdym kroku robi taką robotę. Fajnie by było, żeby każdy mógł podejść do niej z takim, wiecie, otwartym umysłem i przyjąć ją na nowo do siebie, bo naprawdę to jest jedna z lepszych książek, które ja czytałam w swoim życiu. Przyjmijcie to po prostu jako, nie wiem, jako takie wyzwanie może dla siebie, żeby przeczytać i właśnie z takim podejściem, żeby zobaczyć te wszystkie literackie fajne rzeczy i potem stwierdzić, czy to jest naprawdę zła książka, czy to jest nudna książka. No, mnie zachwycała w każdym zdaniu, nie jestem w stanie wypowiedzieć się inaczej na jej temat. Dobrze, jeżeli mamy ustaloną kwestię samej książki, no to też może przejdźmy do kwestii technicznych, czyli jak została wykonana. I ona jest takiego tego... Jest to taka struktura, tak jakby ten materiał. Ja ją nosiłam w torebce i ona mi po prostu się powgniatała wszędzie, porysowała, pomalowała i już nie wygląda za dobrze. Nie, bardzo jest podatna na urazy ta książka, więc jeżeli o to chodzi, to tak trochę średnio to wyszło, ale całość wygląda przecudownie. Mamy również tutaj zakładkę, mamy z tyłu jakiś taki krótki życiorysik Ernesta Hemingwaya, mamy tutaj co nieco o tłumaczce i jest nawet tutaj z tyłu napisane, że jest to nowy przekład tego dzieła
za które właśnie Ernest Hemingway zdobył nagrodę Pulitzera, więc to też nie jest byle co. Więc wydaje mi się, że to tyle. Mam nadzieję, że Was nakłoniłam do przeczytania tej książki gdzieś tam, może nie wiem, do zderzenia się z nią raz jeszcze, może po latach gdzieś tam trochę inaczej zaczniecie ją postrzegać, nawet jeśli ją czytaliście już jako dorośli ludzie, to może jednak po jakimś czasie, może w dzisiejszych realiach, może gdzieś tam jakiś sentyment zadziała, żeby do tej książki wrócić i żeby stwierdzić, czy rzeczywiście ją tak samo odbieracie. Dobrze, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję za oglądanie. Przepraszam, że tak długo przerwa minęła od ostatniego filmu, ale po prostu byłam chora, miałam 39 stopni gorączki, leżałam w ogóle nieprzytomna, także jest już dobrze, już mogę nagrywać. Nie pisałam o tym nigdzie na Instagramie, bo po prostu nie byłam w stanie. Więc dziękuję raz jeszcze za uwagę i do zobaczenia następnym razem, w następnym filmie. Mam nadzieję, że dla Was ciekawszym, bo szczerze część z Was mogło sobie pomyśleć, Boże, nie było i tyle czasu i wyskoczyła z jakąś recenzją Ernesta Hemingwaya. Ale naprawdę, ja jak zaczęłam czytać tę książkę, jak zaczęłam w nią wsiąkać, to miałam w głowie tylko jedno, o matko, jak ja bym chciała nagrać recenzję i nakłonić ludzi do przeczytania tej książki. To były moje jedyne dwie myśli w głowie, które miałam jako plany, żeby teraz je poczynić i Wam to przedstawić. W takim razie już po raz trzeci raz dziękuję, ale jest to chociaż szczere, mam nadzieję, że tak to odbieracie. I do zobaczenia następnym razem, na razie.